musimy tutaj zebrać 4 małpy oraz 1 medalion. Niby mamy 7 małp do zebrania, ale no cóż. Ciężko mi jest w ogóle nazwać, że to jest jakiś molten lava, dlatego że tutaj jakby nie ma lawy, tylko mamy bardziej taki prehistoryczny świat, no ale dobra. Jak gra chce tak nazwać, to niech tak po prostu nazywa te lokacje. Musimy uważać po prostu na klifie, ponieważ tam są pterodaktyle, więc jeżeli chcę tutaj w miarę fajnie operować kamerą, to po prostu muszę D-padem operować. Spoko. Całkiem logiczne. Aha, i zapominam ciągle, że mogę przecież atakować ich tak. To nawet będzie się bardziej opylać, więc jak będę miał walczyć z przeciwnikami, to pamiętaj, żeby zmieniać na miecz. Co tu mamy? Energy chips. Aha, dobra, spoko, kumam. Wiem, o co chodzi. Dobra, co tutaj dalej? Tam mamy małpę. Aha, małpa. Hono tu. Ty nie uciekaj przede mną. O ty kurde. Co ty mi będziesz? No, frajerzy jeszcze mnie obok atakują. Świetnie. A ty to ode mną nie uciekniesz. Mówiłem, że nie uciekniesz, kurde. Cię w końcu złapałem. Będę musiał trochę popracować nad kontrolkami tego analogu, ponieważ troszeczkę upośledzone sobie ustawiłem, nie będę tego ukrywał. Bo żeby złapać małpę bardziej z prawej strony, to muszę gałkę w prawo albo w lewo wyginać, tak więc... No przyznam, że to trochę nietrafione było. Nawet bardzo bym powiedział. Ciekawe, czy zebranie tych wszystkich trójkącików, w sensie takich 100 trójkącików, da nam życie. Jestem ciekaw. Dobra, tutaj jesteśmy już po drugiej stronie. Aha, to na takiej zasadzie, okej. Czyli ja muszę tutaj zrobić coś takiego, że zjechać i następnie w odpowiednim momencie skoczyć. Easy. Co tu jest z tym ciężkiego? Dobra, co tutaj mamy dalej? Dobrze, w końcu zebrana ta małpa. Oh, Jezus Maria, serio będę musiał po tej nagrywce sobie ustawić trochę lepsze kontrolki. Ogólnie co do Ape Escape, to jeszcze jest taka fajna historia, że między dwójką a trójką miała pojawić się jeszcze inna gra, która miała być technicznie Ape Escape trójką. A mianowicie ona się nazywa Million Monkeys, czy jakoś tak? Jakoś tak ona się nazywa, Million Monkeys. No i z jakiegoś powodu nie stała się ona trójką, czy tam dwójką, nie pamiętam. W każdym razie miała być to albo dwójka, albo trójka, bo miała być to kontynuacja w każdym razie. I od razu mówię, nie będę raczej nagrywał wersji na PSP. Tylko tą wersję będę nagrywał i dwójkę oraz trójkę. Ewentualnie Million Monkeys. The T-Rex. Aha, dobra, czyli tutaj nam profesor opowiada o tym, że T-Rex jest bardzo agresywny i generalnie lepiej na niego uważać. I przy okazji uważać na te odłamki meteorytów lub skały, które sobie tutaj wyskakują z lawy. Bo to może nas bardzo zranić, a my chyba nie chcemy być zranieni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, on se tam chodzi, więc na razie mu nie przeszkadzajmy. I generalnie dobrze. Dobrze tutaj małpa została pochwycona. Jakbym zginął, to mamy przecież jeszcze jedno albo dwa życia, tak więc easy. Więc nie ma tutaj co narzekać. Generalnie fajne jest to, że jak w ogóle zginiemy, to te małpy się zapisują, że nie trzeba ich od początku łapać. W ogóle ta gierka w wersji na PS3, w wersji polskiej, nazywała się Łap Małpy, co było takie... A dlaczego ja nie doskoczyłem? Ej, serio się pytam, dlaczego ja teraz nie doskoczyłem? No, ale tak jak mówię, kiedyś nawet na Facebooku, na moim fanpage'u w 2015 roku wrzuciłem to zdjęcie z
łap małpy, że chciałem sobie nawet tę gierkę kupić. Zresztą jak nawet znajdę, to tutaj będziecie mieli łap małpy. Fajna nazwa, nie powiem, że nie. Dobra, i co my tutaj teraz będziemy musieli zrobić, bo już nie za bardzo pamiętam. Ja w tę gierkę bardziej na ślepo teraz gram, bo wolałem jakby zagrać z tego, co mniej więcej pamiętałem, ale wydaje mi się, że poza tą jedną małpą to tutaj nie mamy nic za bardzo do roboty, chyba że z tym T-Rexem, ale wątpię w to. Oj, bardzo wątpię. Więc wróćmy sobie tutaj, do tej pterodaktylowej ery. I posłuchajmy swoją drogą soundtracku, który jest po raz kolejny, no, świetny. Zresztą ja tak mówię o każdym soundtracku w Ape Escape i praktycznie chyba w każdej gierce, bo w gry, które ostatnio gram, mają naprawdę bardzo dobry soundtrack i to nie mogę tutaj nawet powiedzieć, że, nie wiem, na siłę jakiś zły mają. Wiecie, ja nie jestem z takich, którzy na siłę chcą się doszukać jakiegoś zła w takich gierkach. No dobra, no to skoro tutaj byliśmy, to myślę, że chyba będzie dobrym pomysłem pójść do lasu, gdzie tam Natalii nam opowiadała, znaczy Natalii nam w sumie powiedziała o tym, że tam może coś jeszcze być swoją drogą, więc pójdźmy tam zobaczyć. Albo Katie w wersji europejskiej. Aha, tutaj mamy bramę, która jest zamknięta, tak? I żeby odblokować tamtą bramę, to trzeba... Aha, dobra, będę potrzebował czegoś, żeby tutaj odblokować. Dobra, czyli jednak tutaj nie pójdziemy. To wiele wyjaśnia. No to w takim razie, co mamy zrobić? Czyżbyśmy mieli, nie wiem, stoczyć walkę z tym T-Rexem? Raczej wątpię, bo on tutaj bossem nie jest tej krainy. O, tutaj mamy, kurde. A co to za małpa, która nam tutaj się schowała? Dobrze, dobrze. Świetnie. Podoba mi się to. Wszystkie małpy uratowane, plus jeszcze ten cały żetonik, który udało nam się zebrać, więc idzie nam po myśli. Dobra, czas na kolejny poziom. Kurde, jedno życie. Jesteśmy coraz bliżej game overa, powiem wam szczerze. O, mamy następny świat już. Widzicie? Pierwszy świat mamy ukończony. The Fossil Field, tylko że tutaj nie mamy oczywiście tego złotego medalionu. I teraz The Lost Island, The Lost Land możemy sobie opuścić i czas na Mysterious Ape. Ake czy Ape? Właśnie nie wiem, czy to jest Age, czy to jest P. Ale nie, to jest chyba Age. Teak Jungle. Można zaraz począć. Got a new gadget. Check it out. Here's a monkey radar. It'll help you track those monkeys down. I'm sending the new gadget over to you right now. Try it out in the training room. Without training, it will be too dangerous for you to continue on to the next area. Well, good luck and be careful. Więc teraz dostaliśmy nowy gadżet, który pozwoli nam, a raczej ułatwi nam znajdywanie tych małp. To jest tak zwany radar monkey, czyli radar na małpy. A więc żeby go użyć, to po prostu musimy operować gałką analogową i tutaj będzie nam wyskakiwała... Będzie nam wyskakiwało zdjęcie małpy w momencie, kiedy ona będzie siedziała za danym kontenerem czy za danym czymś. No i tak to mniej więcej wygląda. Aha, i złe jakby podejście do... Złe wejście do jakiegokolwiek tutaj przycisku będzie skutkowało tym, że będziemy po prostu... No, wybuchniemy sobie i tyle będzie. Tutaj radar nam nie pokazuje małpy, tu nam już pokazuje małpę. A nie, tu jest bomba. Ha,
No tutaj przy okazji nie mamy tego game overa, więc spoko. Okej, więc gdzie jest małpa? Tu jest małpa. Tu jest małpa. I tutaj jest małpa. Nie, tu nie jest małpa. Kurde, ale mnie ten radar strollował teraz, bez kitu. Jeszcze raz, tu jest małpa. Tu jest małpa. Tu nie ma małpy. Tu też nie ma małpy, więc tutaj jest małpa. To jest jedyne miejsce, gdzie jest małpa. Dokładnie tak. I lecimy dalej. Spike, you're now on your way to the mysterious time of the jungle ruins. You must navigate through thick jungles filled with beasts never seen before. Go on to explore the temple ruins, but be very careful. The temple is laden with treacherous pathways and dark dungeons. Oh yes, and you may have already noticed one thing. The apes have varying fields of vision, so in most cases you can sneak up on them by crawling around rather than running after them. You won't be noticed as quickly if you remain low to the ground. You'll discover many great things on your journey, but try to stay focused. You must locate all of the apes. Every second that passes gives Spectre a chance to succeed. We're counting on you. Hello, Professor. Remember me? It's me, Spectre, the future leader of the new age. That's right. Apes will soon rule the world, just as it should have been from the beginning. Spectre, what's going on here? What are you planning to do? Spectre, oh yes. You're the monkey that performs at the amusement park. What? He's that cute little monkey that everyone loves to come and see? But how? Yes, that's right. I stumbled onto this incredible invention of yours. This Peak Point helmet, and it's given me remarkable knowledge and great powers. And now, I plan to rule the world, and I owe it to you, Professor. Spectre, you must listen to me carefully. It's true that the Peak Point helmet will augment your intelligence to heightened levels when it's worn. However, it is still incomplete. It's never been tested and may be very dangerous to use. I insist that you bring the Peak Point helmet back to me immediately. Bring it back? Are you kidding? I'm sorry, Professor, but it's too late. I've already made duplicate helmets for my new army of apes. There's no stopping us now. The future is mine! Don't try and trick me into giving this helmet back, Professor. I'm smarter than you. I even figured out how to use the time station. I've already sent my armies back in time to rewrite history. No longer will humans be the dominant species. I will rule this world. Don't bother trying to stop me. Huh. Spike will find you. Just wait. You'll see. We're not gonna stand around and let you take over. Spike? That little runt? He doesn't scare me. I've got a surprise for him. Jake! I've always wanted to go up against you. Now here's my chance. I'm gonna have a great time destroying you and showing you who's the real hero. What's happening? What's wrong with you? Do you realize what you're saying? Do you know who you're talking to? Snap out of it! Pull yourself together! Can you hear me? It's no use. Somehow he's been brainwashed and he's being controlled by Spectre. That's right, Professor. You're very perceptive. The boy you see here isn't the same anymore. He works for me now. I'm in control, and no one can stop me, especially not you. Well, I've got to go now, but I'm sure we'll be talking again soon.
Okej, więc musimy uratować chwilowo 6 małp z 14 oraz zebrać 4 żetony, chociaż to nie jest jakby wymagane. No jak mieliśmy tutaj... Okej. Fajny soundtrack nas tutaj przywitał. W każdym razie, jak widzieliście po cutscence, no... Jake przeszedł na ciemną stronę mocy, ponieważ miał pranie mózgu przez Spectera. I teraz chwilowo jest po stronie Spectera, więc naszym zadaniem będzie go uratować i wyzwolić z kontroli Spectera. Nawet sama Natalie nie mogła w to uwierzyć, ale no cóż. Trudno się mówi, że tak powiem, no, najwidoczniej tak musiało być. Dobra, gdzie tu są małpy? Tu ja widzę, że jest już jedna małpa. Dokładnie tak, jedna już jest, że tak powiem, porwana. Kurde, no, walone te... Ja nie lubię tych kurde roślin tutaj. Zawsze mnie triggerowały one. Dobra, szukamy małp. Łap małpy, kurde. Gdzie są małpy? Gdzie są małpy? O, jeszcze tutaj osy muszą być, oczywiście, że tak. Albo pszczoły. Coś, czego chyba nikt nie lubi z nas. Ja na przykład bardzo nie lubię. Ale nie wiem, no. Są osoby, które mogą uwielbiać takie owady. Ja nie jestem miłośnikiem. To mogę od razu powiedzieć tu i teraz. Wydaje mi się, że aby dostać się dalej, będziemy musieli wpłynąć właśnie tutaj pod tym mostem. Więc tak też uczyńmy w takim razie. Dokładnie tak, tutaj też mamy małpy. Więc płyń z... Aha, i co ja mam teraz zrobić, żeby ten? I co ta małpa teraz wleciała w ten spodek i co? Powiem wam szczerze, że chyba nic z tego. Raczej wątpię, żebym tutaj zabrał tę małpę, więc po prostu sobie uciekamy stąd. Jak gdyby nigdy nic. Bo myślę, że szkoda szczępić ryja na tę lokację. Przynajmniej na razie, póki nie mamy odpowiednich tych umiejków. A myślę, że z czasem zdobędziemy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. I po prostu poszukajmy innych małp, ponieważ z tego co widzę, poziom jest napastwiony tymi małpami, jak nie tutaj, to gdzie indziej, więc... A widzicie, już nawet mamy jedną z nich. A ty gdzie spylasz? Co to ma... co to miało znaczyć? Kurde, dopiero druga małpa. Widzicie, tu już kolejne zresztą jest. Kurde! Wpierdzielać ode mnie. Teraz pytanie, gdzie ta małpa się schowała. No spyliła przede mną, definitywnie. Trzecia małpa przede mną spyliła, no kto by pomyślał. Jakiego pecha, ja wam to nie mam pytań. Dobrze. Jeszcze tylko 3. Dobra, teraz pytanie, gdzie możemy wpłynąć? Bo z tego co wiem, z tego co się orientuję w tym poziomie, może mamy 2 wejścia. Tutaj chyba jest jedno z nich. Chyba, że to było to, gdzie ten byliśmy. A nie, to jest inne już. No proszę.